Bardzo mi odpowiada taki punkt widzenia postrzegania samorządności od naturalnych wspólnot, pierwotnych wspólnot, od rodziny, rodu, plemienia, potem właśnie początków państwowości. Człowiek w swoim rozwoju przechodził na wyższe jego etapy i ciągle budował te nowe struktury w oparciu o odpowiedzialność za innych. I właśnie za punkt wyjścia tego mojego referatu przyjąłem przekonanie, że pojęcie odpowiedzialności za innych leżące u podstaw samorządności każdej ludzkiej wspólnoty należy nie tylko do kategorii prawnych czy politycznych, ale w pierwszym rzędzie do sfery kultury duchowej i moralnej, właśnie rozwijającej się wspólnoty na poszczególnych ich etapach. I tak też budowała się nasza państwowość i miała ona różne fazy. Tutaj doktor Bartoszewski mówił o tym wspaniałym XIV wieku, kiedy jeszcze istniała równowaga stanów, kiedy te stany nie były zamknięte, kiedy się przenikały, kiedy nawet jeszcze w początkach XVI wieku synowie włościańscy wchodzili do stanu duchownego, osiągali wysokie stanowiska, także w obsłudze państwa, bo ten stan taką pełnił wówczas rolę. Mianowicie, że kryzys państwowości polskiej rozpoczął się właśnie od rozmontowania tej pierwotnej piastowskiej jedności, poczucia jedności narodowej, wspólnoty narodowej, zarówno poprzez rozkład tej samorządności na wsi, jak i w mieście. Właściwie poprzez wykup urzędów sołtysich, a wraz z nim i uprawnień, jakie przysługiwały tym urzędom przez folwarki, zanikła samorządność wiejska, która została odbudowana dopiero po uwłaszczeniu. Czyli w zasadzie przez kilkaset lat ta samorządność w ogóle była w jakiejś takiej szczątkowym, zanikowej formie, a jeśli chodzi o mieszczaństwo, to ono również traciło stopniowo swoje znaczenie, było całkowicie stopniowo odsuwane od wpływu na państwo, do tego stopnia, że w 1565 roku Sejm uchwalił ustawę zakazującą polskiemu mieszczaństwu prowadzenia handlu zagranicznego, co całkowicie doprowadziło do upadku materialnego znaczenia itd. Miasta nie odegrały żadnej takiej kulturotwórczej roli i to wszystko, można powiedzieć, stanowiło pewien kryzys i doprowadziło do monopolu politycznego jednego stanu. I mimo, że ten stan może jak najlepiej temu krajowi życzy, zresztą w rodzinach ziemiańskich, szlacheckich wychowywano od najmłodszych lat człowieka do odpowiedzialności za państwo, ale ten jeden stan nie był w stanie po prostu tego wypełnić. Nie inaczej było przed reformą samorządową w naszych współczesnych czasach, bo żeby przeprowadzić tę reformę, trzeba było najpierw złamać monopol, ten monopol polityczny, który ukształtował się po 1945 roku. Był to też monopol jakby jednej grupy proletariatu, jak to określono ideologicznie, i też mimo, że ta partia była bardzo liczna i dobrze zorganizowana, nie była w stanie udźwignąć odpowiedzialności za całe społeczeństwo, wykluczając jakby poszczególne jego grupy, warstwy od bezpośredniego wpływu na państwo. A więc mamy jakby te same źródła kryzysu państwa. I można powiedzieć, o tyle było łatwiej w naszych czasach współczesnych, że monopol PZPR-u trwał 40 lat, a monopol stanu szlacheckiego trwał 400 lat. Więc pokonanie tamtego monopolu było niezwykle długotrwałym procesem, trudnym procesem, i nawet Konstytucja 3 Maja, którą będziemy świętować za kilka dni, ona była tylko zapowiedzią pewnych reform, nie była w stanie w ogóle sprostać tym wymogom, jakie na ówczesne czasy już właśnie istniały. I chciałem się podzielić taką pierwszą refleksją, odwołać do pewnej myśli, która zapoczątkowuje to inne rozumienie, te szerokie rozumienie odpowiedzialności za innych. Pojawiają się tego typu wypowiedzi po upadku powstania listopadowego na środowisku wielkiej emigracji wśród naszych wielkich kapłanów polskości, Mickiewicz, Słowacki, Mochnacki, prawda, i wielu innych, którzy właśnie mówili, że trzeba przywrócić jedność narodu, trzeba przywrócić jakby udział innych w odpowiedzialności za swoje państwo. Trybuną takiego myślenia była między innymi był pismo postęp wychodzący w Paryżu i w organie tego środowiska domagano się właśnie zrównania statusu chłopów. Uważam, że jeśli nie zmienimy statusu prawnego tych podstawowych warstw społecznych, no to nie możemy ich absolutnie wciągnąć do odpowiadania za własne państwo. I odwoływano się przy tym do właśnie początku naszej państwowości, kiedy byliśmy narodem rolniczym i że to w obrębie takiego narodu wykształcić się miał nasz charakter narodowy, na który składały się miłość ojczyzny, waleczność, żądza wolności, równości, gościnność i otwartość. To wszystko niejako dziedziczymy z tamtego pierwszego piastowskiego okresu. Nowe spojrzenie na tę kwestię odpowiedzialności za innych reprezentowano później na łamach Biblioteki Warszawskiej, która zwłaszcza w pierwszym okresie jako pismo była bardzo postępowa, pismo literackie, ogromadzające ówczesną inteligencję. I znalazłem tam m.in. wypowiedź hrabiego, rodowego hrabiego Fryderyka Skarbka, pisarza, ekonomisty, działacza społecznego i politycznego Królestwa Kongresowego, który proponował na tychże łamach, aby rozumieć odpowiedzialność za innych w kategoriach pewnej arystokracji ducha. Powiadam, to nie ja jako arystokrata rodowy mam jakieś uprawnienia do odpowiedzialności, ale że tych ludzi, którzy mają jakąś zdolność szerszego rozumienia odpowiedzialności za państwo, to tych właśnie powinniśmy zaliczać do prawdziwych arystokratów. Do tej umiejętności brania odpowiedzialności za innych. I taką właśnie postawę tej umiejętności uważano za warunek przynależności do nowej elity państwowej, właśnie nie rodowej, nie stanowej, nie intelektualnej czy majątkowej, ale swego rodzaju elity duchowej. Elity duchowej. I ten właśnie Fryderyk Skarbek na ówczesne czasy, on powiada, takich arystokratów ducha, takich ludzi gotowych wziąć odpowiedzialność za innych, możemy znaleźć w każdym społeczeństwie, w każdej warstwie. Także wśród włościan, co wtedy w ogóle nie przychodziło do głowy, żeby wśród włościan, którym odmawiano zdolności myślenia w ogóle szerszego poza swoją rodziną, do myślenia jakiegoś abstrakcyjnego, całościowego, żeby w tym środowisku znaleźć arystokratów ducha, ludzi gotowych do brania odpowiedzialności za innych. Skoro już identyfikowano, że są tacy ludzie, to wtedy powstał problem, jak ich wyłonić. Co dalej z nimi robić, jak ich ogromadzać, jak ich dalej formować. I to było zadanie w ówczesnych czasach partii politycznych, które się wówczas rodzą jako nowoczesnej struktury, nowej struktury do obsługi państwa. I można powiedzieć, taki jest rodowód ruchu ludowego. Taka jest misja ruchu ludowego. Misja ruchu, który został całkowicie zainicjowany przez inteligencję, przez ludzi, którzy rozumieli, przecież chłopi sami nie byli w stanie dać początek takiemu myśleniu i ruchowi, że trzeba tych ludzi wyłonić, zorganizować, kształcić poprzez pracę organiczną, kształcenie prasą, poprzez prasę, książkę i tak dalej, do tego, żeby nauczyć ich tego myślenia całościowego, abstrakcyjnego. I zasłużyły się tutaj dwa wielkie ośrodki inteligencji ówczesnej, mianowicie ośrodek inteligencji lwowskiej z Wojusławem Wysłuchem, ale już na czele stał prawnik Karol Lewakowski i mieli własny organ, Kurier Lwowski, a więc było to silne środowisko intelektualne, które oddziaływało w tym kierunku, bardzo takim liberalnym. I drugi taki ośrodek w Królestwie Kongresowym, w ogóle niedoceniany przez nas, niedoceniany także od strony personalnej, a mianowicie związany z ruchem narodowym, który na początku miał charakter ludowo-narodowy i jego główny ideolog Jan Popławski, to był pierwszy ludowiec, który na gruncie Królestwa Kongresowego właśnie widział tą możliwość wprowadzenia włościan do tego współrządzenia państwem przyszłym, odrodzonym. I można powiedzieć, że później ten ruch narodowy przybrał nieco inny charakter, ale z tego pierwszego zaciągu tych działaczy, organem tego środowiska było Słowo ówczesne. Radzińska mówiła, że pierwsi ludowcy to właśnie od Słowa. To potem oni przeszli do ruchu zaraniarskiego i dali początek jakby tej radykalnej myśli już samodzielnej ruchu ludowego. Więc ta pierwsza myśl historyczna. Drugą taką, chciałem zacytować tutaj bardzo znanego nam księdza Blizińskiego. A mianowicie jego wypowiedź pochodzi z takiego bardzo unikatowego opracowania, które ukazało się w latach 30., w 1934 roku, a zostało opracowane na podstawie 112 wypowiedzi ankietowych, a także innych źródeł przez profesora Instytutu w Puławach, przez Wiktora Wronikowskiego. I właśnie tam jednym z tych wypowiedzi była wypowiedź księdza Blizińskiego, który był znakomitym organizatorem życia społecznego, kulturalnego. Otóż możliwość działania po okresie uwłaszczeniowym, powstanie nowych klas społecznych w ogóle, i robotników, i chłopów już, którzy samodzielność uzyskali, pełną wolność do działania, wytworzyła ogromną potrzebę właśnie działaczy, którzy obsługują te środowiska. I między innymi właśnie ksiądz Władysław Bliziński odnosi się do tego zjawiska i opisuje, jakby definiuje ten problem pojawiania się tych nowych społeczników. I tak pisze, że bez takich ludzi żadna działalność samorządowa obejść się nie może. Do pracy społecznej zabierają się zazwyczaj ludzie nie tyle uzdolnieni, ile raczej jakby powołani z łaski Bożej, a więc nie studia, kursy, ani delegowanie władz, nic tu nie pomogą. Jeśli nie ma się takiej żyłki społecznej, która mimo woli ciągnie człowieka do tych prac społecznych, do tego środowiska mas potrzebujących kultury. Takiego osobnika nic nie zniechęci, nie sprowadzi z tej drogi, często pełnej różnej udręk, przykrości, niewdzięczności ze strony otoczenia, nieraz szyder ze strony kolegów, a surowej krytyki ze strony władzy. Taki społecznik jakby zawzina się w tej robocie, nieraz znużony, zlekceważony, złorzeczy niemal sobie, wyrzeka się, a jednak są to tylko chwile zniechęcenia, po których wraca, często z większą zapamiętłością brnie w tych społecznościach. Zaprzeczeniem działalności społecznej, zdaniem księdza Blizińskiego, jest działanie w imieniu ochrony i urabiania interesów własnych lub bliskiej sobie grupy społecznej przy zachowaniu potrzebnych pozorów. Ilu takich ludzi jest w każdej społeczności? Takich ludzi, o których pisze ksiądz Bliziński. Nie podam źródła, bo zapamiętałem sobie z czasów perelowskich, literatury, którą wtedy czytałem, takie wyniki badań amerykańskich, które badały, ile takich ludzi z działaniem prospołecznym można zidentyfikować w zbiorowości. Od 3 do 5%. To jest niewiele. No ale może nawet nie potrzeba więcej. Bo na przykład ludzi uzdolnionych muzycznie jest, w populacji się oblicza 2%. A jednak te 2% uzdolnionych muzycznie reprezentuje całą naszą kulturę muzyczną, odpowiada za jej poziom całej populacji, prawda? Podobnie jest z działalnością społeczną, z tymi predyspozycjami wrodzonymi, jakimś powołaniem. Tych ludzi jest niewiele, ale wystarczająco dużo, aby rekrutować z tych ludzi członków wszystkich organizacji społecznych, kulturalnych, zawodowych, partii politycznych i pracować nad dalszą formacją tych ludzi. Zatrzymam się jeszcze teraz już przy bliższych nam czasach, też przy przykładzie amerykańskim. Miałem okazję być 2 tygodnie na urlopie niedawno i przeczytałem sobie książkę zaległą z prezentów i bożonarodzeniowych, którą otrzymałem. Mianowicie książka amerykańskiego filozofa, teologa, pisarza Weigla, który jest George'a Weigla, który jest autorem pierwszej biografii Jana Pawła II i który w takim zbiorze esejów, jeden z esejów poświęca związkom katolicyzmu z demokracją amerykańską. A jak z demokracją amerykańską, to także właśnie z tymi zagadnieniami moralności leżącej u podstaw demokracji amerykańskiej, związkom, jakie były między pierwszym arcybiskupem Johnem Carrollem, twórcą w ogóle pierwszej katedry amerykańskiej, jego przyjaźni z Jeffersonem, jego wpływu na konstytucję i tego, co często współczesne pokolenia jakby nie doceniają, a mianowicie jak głęboko traktowano wtedy sprawy demokracji, jak kładzono na fundamencie tej demokracji właśnie te wielkie zasady moralne i czego katolicyzm wymagał wtedy od nowego nurtu demokracji, takiej liberalnej. Przede wszystkim sam musiał się ograniczyć ówcześni katolicy, ten ówczesny katolicyzm amerykański musiał ustąpić z pozycji uprzywilejowanej. ta cała wolność religijna, która potem rozkwitła w Stanach Zjednoczonych, była jakby owocem tego ustępstwa. Ale z jednej strony ten katolicyzm stawiał człowiekowi bardzo wymagania duże. Przede wszystkim jeśli chodzi o rozumienie wolności i jeśli chodzi o rozumienie sprawiedliwości. Że człowiek jest, może robić wszystko, ale po to, żeby świat był lepszy, żeby on był lepszy, żeby sam się doskonalił. Więc ta wolność rozumiana ku dobremu, ku doskonałości, ku dobrym wyborom. I to jest jakby podstawa tej właśnie kultury moralnej. Do dziś przecież każdy prezydent amerykański jakby odwołuje się swoich przemówień do tych wezwań religijnych, dając jakiś przykład tego związku z tamtymi początkami ówczesnej demokracji. Autor tej książki ubolewa, że właśnie współczesne pokolenia amerykańskie jakby zatraciły tą wrażliwość taką moralną. Ale przecież podobne narzekania także mamy na gruncie europejskim, prawda? Że twórcy Unii Europejskiej też się wywodzili z kultury chrześcijańskiej, bardzo ją głęboko rozumieli i kładli na fundamencie tej projektu wspólnoty gospodarczej Unii Europejskiej te głębokie fundamenty moralne. I właśnie kryzys współczesnej demokracji liberalnej, o którym mój jeden z przedmówców mówił, jednym z tych przyczyn kryzysu jest zaniedbanie tych spraw moralnych, także w rozumieniu wolności, którą się wprowadza do różowej sceny, prawda, jakiejś tam tęczowej czy innej, kolorowej, rozumianej w sposób bardzo wąski wolności, czy także sprawiedliwości, którą dzisiaj konsumuje obecny, zaniedbania tego typu konsumuje obecny obóz rządowy, prawda, że liberałowie nie doceniali jakby tego zróżnicowania, które w ślad za tym idzie. A więc można powiedzieć, a mamy zarówno na gruncie amerykańskim, jak i na gruncie europejskim pewne przykłady historyczne, które mówią, że to rozumienie odpowiedzialności za innych, ono wynika właśnie z kultury duchowej. George Weigel jeszcze o jednym rzeczy mówi. Otóż mówi, człowiek do tego brania odpowiedzialności za innych dorasta, dojrzewa. I musi dorastać i dojrzewać w żywych wspólnotach, właśnie w tych naturalnych, w rodzinie, w innych stowarzyszeniach. Jeżeli on nie dojrzeje, powiada, do tej działalności, to daje taki przykład, który można tu zacytować. A mianowicie, mówi, czasami siada przy pianinie jakiś człowiek, który nie umie grać, ale chce się popisać i wali. I zaraz wszyscy mówią, nie można tego słuchać. No nie można tego słuchać, odejdź. Ale mówi, jak 15 lat poćwiczy, to każdy go chętnie posłucha. Więc można powiedzieć, my również mamy takie często wrażenie, jak słuchamy takich ludzi niedojrzałych do działalności społecznej, a dzisiaj bardzo dużo jest takich ludzi, którzy wchodzą bez żadnego uformowania do działalności publicznej i zamykamy odbiornik, będziemy tego nie można słuchać. Ostatnia refleksja, bo mi tutaj już zamyka, muszę powiedzieć jednak o tym typie odpowiedzialności, bo ona wiąże się bezpośrednio z tytułem. Jaki rodzaj odpowiedzialności za innych wnosi obecność w samorządzie, praca w samorządzie? Otóż profesor Kieres mówi, że samorząd terytorialny w obecnym kształcie, z tymi wielkimi uprawnieniami, z własnym budżetem, z własnym korpusem urzędniczym, z własną własnością, on jest refleksem państwa. Więc można powiedzieć, to jest mini państwo. Więc człowiek, który przechodzi z innych struktur samorządowych i z innych stowarzyszeń społecznych do działalności samorządowej, on jakby traci ten status, staje się politykiem lokalnym, ale politykiem. I od niego oczekuje się jakby tego najwyższego poziomu odpowiedzialności, jaki człowiek odpowiada za innych. Czyli za wszystkie nie tylko potrzeby materialne, ale duchowe. Musi być człowiekiem kompromisu, musi umieć działać z innymi, musi po prostu umieć kategoriami budżetowymi, tak jak w każdym innym parlamencie. Tak to, od polityka samorządowego oczekuje się tego typu kwalifikacji. I dlatego można powiedzieć, mamy wiele przykładów i historycznych, i współczesnych, że kto działa w jakimś dłuższym okresie czasu w samorządzie, czy miejskim, czy gminnym, czy innym, jest znakomitym kandydatem do działalności ogólnopaństwowej, do działalności także w strukturach międzynarodowych. Mówię to przed wyborami do Unii Europejskiej, tam wielu samorządowców jest na listach. Nie mówiąc o tym, że czasami mogą tak się trafić ludzie, którzy będą chcieli odpowiadać za cały świat, prawda? Bo to jest ten najwyższy poziom odpowiedzialności politycznej w organizacjach międzynarodowych, ONZ-cie i gdzie indziej. Dziękuję.